myślę, że oprócz pana bramki, to tych bramek dzisiaj mogliście strzelić więcej, zwłaszcza w pierwszej połowie. W zasadzie to do 30 minuty już mogło być 3 do 0, bo wyszliście, tak można powiedzieć, bardzo ofensywnie nastawieni. Zdusiliście trochę Lech i miałem wrażenie, że zaskoczyliście wręcz gospodarzy. To znaczy, mieliśmy taki plan, udało nam się go realizować. Tak jak pan redaktor zauważył, stwarzaliśmy tę sytuację, no brakło kropki na D, czyli goli. W drugiej połowie też mieliśmy parę sytuacji słupek sam na sam. Także no jest niedosyć, słyszałem wypowiedź trenera, że trzeba szanować ten punkt i szanujemy, ale no te dwa więcej to bardziej komfortowa sytuacja i lepszy prognostyk przed następnym meczem. No tak z perspektywy całego spotkania trzeba powiedzieć obiektywnie, że byliście zespołem lepszym, więc chyba ten niedosyt dzisiaj duży. Tak, duży niedosyt, byliśmy lepsi. Cieszymy się, bo jest to nasz trzeci mecz po tej przerwie, czyli zawsze jakaś nie wiadomo jak to będzie po zimie, jak się wejdzie na trawiaste boisko, ale widać, że zmierza to w dobrym kierunku i wierzę, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało.